Jednym z najważniejszych miejsc w domu jest stół. I to każdy wam góral powie przede wszystkim, ale myślę, że na szczęście nie tylko oni. Stół jest niesłychanie ważnym miejscem w domu. I ojciec robi ucztę, no dlatego chce mieć obu synów przy stole. Nie robi jej tylko dla młodszego, chce mieć obu synów przy stole. Stół jest miejscem jedności. Kiedyś słuchałem Charlesa Whiteheada, jak mówił o ojcostwie. On się różni ode mnie tym, że ma fantastyczne dzieci i cudną żonę, ale wszystkie dzieci ma dorosłe. I mówi, że miał jedną zasadę, że jeden posiłek w ciągu dnia musi być wspólny w domu. I nie było zlituj się. Dzieci, słuchajcie, były wściekłe na niego. Zwłaszcza jak, bo nie takie, nie? Tylko jak były takie. Jeść z tymi wapniakami, nie? I wszyscy w klasach, potem dalej, już na studiach, drwili z nich, nie? A ten nie popuścił. Teraz wszystkie jego dzieci pozakładały rodziny i mają dokładnie tę samą zasadę w domu. Że nie ma mowy o tym, żeby ktoś jadł osobno. Znaczy, jak nie ma wspólnego posiłku, nie ma stołu, to nie gadajmy o rodzinie.